No dobrze. Starożytny pancerz jeszcze przed nami i w zasadzie dużo pytań, znacznie mniej odpowiedzi. Czy miałem jeden klucz, czy miałem cztery klucze? To jest ważne pytanie. Tam w tej zbrojowni jest pięć mechanizmów, cztery mechanizmy są czerwone, jeden jest niepodświetlony. Oznaczałoby to, że cztery mechanizmy są już uruchomione, czekamy na piąty segment. Gdzieś te wszystkie klucze można znaleźć w zadaniach głównych, więc wybierajmy się dalej. Następna rzecz to podróż do Smolnego Klifu, by zobaczyć, co wydarzyło się z Ersą. Ale myślę sobie, że skoro Aloy jest taka pomocna, to zajrzyj też tutaj, za starą znajomość. Idź do mostu nieopodal Skrzącej Kotliny. Bo i tak w zasadzie to jest po drodze i zobaczymy, co tu się wydarzy. No i dotarłem na miejsce, chociaż muszę przyznać, że większą część trasy przyszedłem na czworaka przez te cholerne ptaki. Znaczy, muszę zdecydowanie nauczyć się ich dominować. Więc to jest ważny punkt przygody dla mnie. Odwiedzenie kolejnego kotła. Zastanawiam się, myślę, że tym się zajmę teraz, że... ...o którym wspomniała Jera. Teraz tylko znaleźć ślady. Dobra. Most. Nie wiadomo, ilu tędy szło, ale on ciągnął wózek. Mhm. Warto by było sobie przypomnieć w zasadzie. No właśnie. Co dokładnie to jest? Oseramska piwawa... A, to już wiem. Oseramska piwaworowa. Gera szuka informacji o mężu, który zaginął w drodze do obozu łowców. No, poszukiwanie męża to jest... No, to jest ważna sprawa, nie? Wiecie, jak to jest w większości związków. Jak mąż zaginie, to żona jest... Nie mogłaby być szczęśliwsza. Przyjrzyjmy się. Czyżby ten trop się urywał tutaj? No, może sprawdźmy. Czy nie ma tu... Oho. Wydaje mi się, że coś tu się dzieje. Albo wózek idzie po prostu w tę stronę. No pewnie. Dobra. Zakładam, że po drodze nie przytrafią mi się żadne latające. Ja mam ten pancerz, który wspomaga skradanie się. I korzystam z niego z ogromną radością. Mam też umiejętności, które pozwalają wyciągać stare modyfikacje. Może bym nawet spróbował zawalczyć z tą potworą, ale... No właśnie. Są szablozęby w pobliżu. Bysio. Przyjrzyjmy się. Bo coś się działo dalej. Holender, tak jakby ten wóz nie zboczył z trasy. Wcale się nie dziwię do licha ciężkiego, przecież gościu na pewno nie chciałby się tędy przechadzać. Spróbujmy dokonać tu pewnego sabotażu. Delikatnie. Bo dobrze byłoby zdominować jakiegoś bysiora. Tą sytuację tutaj wyjaśnić. I być może zapolować na tego wielkiego byka. Gorzej, że są tu czujki. To może być ryzykowny manewr. Jeśli ta maszyna zaszarżuje, stratuje wszystko na swojej drodze. Dominuj, 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 zanim się inni zorientują. Mhm. Wy sobie tu powalczcie teraz. To ma jakieś drony bojowe. No dobra, widzę, że już po sprawie, co? Wiecie co, tak gdyby się zastanowić, to ja mógłbym sobie spokojnie poradzić z tym wielkim paskudnikiem, po prostu dominując te bysiory po kolei. Ale, ale.
Mamy inne rzeczy na głowie, nieprawdaż? Ten wózek gdzieś zmierzał w tę stronę. No naprawdę się nie dziwię, że on zmienił kierunek, zważywszy na to. Koniec tropu. To nie ma sensu. Co to za miejsce? Właśnie. Czyjeś rzeczy? Penderta? Wszystko rozsypane i trochę krwi. Albo upadł, albo... Albo dostał łeb. Martwi mnie ta krew. Dobra, jest ścieżka. Ja sobie wrócę chyba jeszcze zapolować na tego dużego. Jestem ciekaw, co on tam będzie miał. Gorzej, że tutaj są te latające, te... No ale jak mówię, można się przemknąć. Ja nie chcę z nimi walczyć. Strasznie hałasują. Jest piekielnie upierdliwa ta walka z nimi. A efekt z reguły jest nie wart uwagi. Koniec śladów. Musiał sam sobie opatrzyć ranę. Skoro nie ma zwłok... Tak szybko przemknąłem. Tu coś się znajduje. Straszny hałas. Tutaj też. Łatwo się trudni. Mam nadzieję, że go znajdę. Myślę, że trzeba by zdominować kolejnego. Te biesiory są bardzo przyjemne. Tyle? Czy z nimi też się piekielnie łatwo walczy? Bo wystarczy zamrozić i rozstrzelać. Wiem, że kotła nauczyłam się dominować biesiory. Mogłem się sprytnie. To w ogóle fantastyczne, że są... Że te modele polowania są takie zróżnicowane. W zasadzie można polować samemu z łukiem. A można takiego giganta zdominować. O, shit. Nie, to jest zły kierunek, chłopaki. Ta zabawa źle się skończy dla mnie. Cholera. Beczułka. Niejak. Tak, oddech stoczyła się w dół. Jezu Chryst. Trochę się boję teraz. Narobiłem zamętu. To mój taki poobijany. Chciałbym to, bym ich dokończył. Ale nie, mamy ważniejsze rzeczy. Tylko przez ten cholerny chaos nie mogę się skupić. Jeszcze eksplodował i podpalił tych. Wyrabia. Kurde, ale mnie kusi. A, ja bierniczę, raz się żyje. Niewiele ludzi ich uwadze. Mój przetrwał tyle czasu. Kurde, eksplodują jeden po drugim. Nie wierzę, że ten mój jest taki mocny. Spróbujmy mu pomóc jeszcze. W ogóle nie zwracają na mnie uwagi.
Ten tu stoi, kurde. Chyba właściwego wybrałem, co? Jeszcze jeden został. Dobrze. Też już mi nie będziesz potrzebny, kolego. Chciałem zakończyć jego cierpienie. Wybaczcie, że tak się oddałem temu polowaniu, ale... chaos... jaki wywołałem, to... spowodował, że zupełnie nie wiedziałem, co się dzieje. Przecież mamy ślady do sprawdzenia. Ta beczuka staczyła się z góry, tak? Miło cię widzieć, nieznajoma. Ty jesteś Kendert? Jestem znajomą Jerry. A ja jestem jej mężem. Słyszała, że zaginąłeś. Szukałam cię. Co jest? Właśnie do niej szedłem. Ale złapała mnie burza piaskowa. I nie wyszło. No i siedzę tu jak jakiś pustelnik Kardża. A moje rzeczy walają się po okolicy. Mogłabyś może odzyskać moją złomiarzówkę? Nie chciałbym wyjść na idiotę. Ten sprzęt na dole, gdzie jest stado bysiorów? Widzisz, jestem piwowarem. Te butelki są dla mnie naprawdę bardzo cenne. No, widzisz, kolego, tak się akurat złożyło, że wiedziony dziwnym brakiem rozsądku zapolowałem na te szkarady, bo uznałem, że to będzie ciekawe. O nie, 5 butelek! Naprawdę? Co za typ? Kto wie, może i przyjdzie nam zawalczyć z tym wielkim. Trochę się boję. To nie jest kwestia tchórzostwa, tylko pewnej wrodzonej ostrożności. Powiem wam, że jak moi kumple skakali na głowę na tym, to ja nie skakałem, Holender. I dobrze zrobiłem, bo jeden z moich znajomych w tym miejscu, w którym normalnie ludzie skakali, za ostro skoczył do wody i wbił się na szczęście w piasek. Przyjechała karetka. Znaczy wyciągnęliśmy go oczywiście z wody, on był strasznie ten obolały, nie? Właściwie trudno nawet powiedzieć. Przyjechała karetka, się okazało, że miał jakieś tam... Nic mu nie pękło, ale niewiele brakowało. Chodził w kaftanie przez jakiś czas. No więc może i dobrze zrobiłem. Łowczyni? Dzięki. Trzymaj, to nasz najlepszy trunek. Ogrzeje cię w śnieżycy i rozpuści rdze na trybach. Kendert, czemu wyruszyłeś nieprzygotowany? Tak zasadniczo to z miłości. Gdy Jera oznajmiła, że wyjeżdża, rozmówiłem się z rajcami. Nie powtórzę, co mi rzekli. Nie warto. Zaciekawiłeś mnie. Nie. Wkopałem się w taką dziurę, że połknęłaby gromoszczęka. Powinienem był z nią iść. Z czasem to pojąłem. Może nie jest za późno. Możesz ją znaleźć w wieży dnia. Trzymaj się. No i widzicie, czy ja już mówiłem, że wszystko się kręci wokół miłości? No, wracanie do Gery to sobie zostawimy na później, bo wrócić zawsze można. Mnie natomiast, kurde, interesuje polowanie na te szkarady. Spróbuję coś podziałać i zobaczymy, jak to pójdzie. Iskierko! Widziałaś go może? Znalazłam go. Chyba musicie odbyć poważną rozmowę. Bardzo lubię opowieści. I napitek. Dlatego tutaj siedzę. Niesie i to, i to. Kendert chce być z tobą. Żałuję, że posłuchał wtedy tego
Rajcy? Kobiety we Włości znają swoje miejsce. Tak mówił. To ten cały żar w krainach Kardża wypala im mózgi i mąci w głowach. To jest... plemię. Trudno mieć pretensje, ale można oszaleć. Mój głuptasek. Iskierko, dziękuję ci. Wpadnij na kielicha do obozu łowców. Polowanie polowaniem, ale uznałem, że ta małżonka jednak czeka na informacje. Więc tam się wybrałem, a teraz pora wrócić do głównego wątku, czyli do wspomnianej wcześniej Ersy i zobaczyć, co tam u niej się wydarzyło. Kawał drogi przede mną, ale to wcale nie tak daleko. Holender, zachciało mi się przechadzek. No ale w zasadzie. Dałem radę, jakoś. Spokojnie. Wlazłem w stado bysiorów. Jesteśmy w dobrym. Na dobrej trasie, oczywiście, ale. Jakoś tak dałem się zauważyć. Mam jednego, oczywiście, opanowałem. I pozostałe mnie zauważyły. Co za dziady. Spostrzegawcze. Być może dlatego, że w okolicy była czujka. Czasami jakby warto by też... O, cholera. Co tu się wyrabia? Tutaj, żeby dotrzeć na miejsce. Ta maszyna wygląda, jakby mogła przenieść górę. Albo się przez nią przebić. No, tego paskudnika to jeszcze nie widziałem chyba. Behemoth. Mocowanie skrzyni, on chyba przenosi jakiś towar. Jezu drogi, na każdym kroku tutaj jakieś paskudy. Ciężka sprawa. Spadamy stąd. Mam wrażenie, że... tą całą mechaniczną faunę... przeciwko sobie... nastawiłem. Jeszcze no gdzieś tam mój plan w rozwoju postaci jest taki, bym mógł sprintem biegać obok tych maszyn, niby to nie wpływało na szansę wykrycia. No i rozsądnie by było, gdybym sobie opanował jakiegoś bieguna, czy jakąś taką inną maszynę, przy użyciu której bym tu szybko przebył ten teren. Ale jakoś takie nigdy nie byłem wielkim fanem wierzchowców. Zawsze wolałem biegać na nogach. No nic. Widzę, że pustynia się kończy. I zima się zaczyna. Co my tu mamy? Smolny klif. To jesteśmy już w zasadzie bardzo blisko, nie? I jesteśmy tuż. Wydaje mi się, że to jest jakaś osada. To są zresztą jacyś strażnicy, bo doszło do rozruby i trochę mi pomogli. Nie była to jakaś wyjątkowo poważna rozruba, bo tylko bieguny sobie wierzchowca chciałem zagospodarować. No i efekt był taki, że niestety się na mnie pozostałe rzuciły, bo nie byłem wystarczająco ostrożny. Trochę się pospieszyłem. Agent Marada powinien już być na placu targowym. Właśnie. Miej ich pić! Tego Kardża muszą się jeszcze nauczyć. Przy interesach w królestwie połowa roboty to uczenie ludzi, na czym polega prawdziwa jakość. Aha, to są ci Oseranie. Czyli ich architektura już wygląda zupełnie inaczej. Ale się wyrwałem za daleko. Ten agent... Co do diabła? Gdzie ten od Marada? Miał mnóstwo czasu na śledztwo. Poszukajmy go. Tak. No proszę. Powinien tu być? No może go nie ma. No, ty nie masz nic ciekawego dla mnie, prawda?
chciałbyś tylko handlować. Sprawdzę, czy może nie masz jakiegoś wyjątkowego ubioru. Materiałów mi nie brakuje, ale ten mój do skradania jest, zdaje się, nie do zastąpienia. Okej, okay, kolega. I ty agentem też nie jesteś? No proszę. Ktoś niedawno stąd ruszył. W pośpiechu. Dokąd ruszył i dlaczego w pośpiechu? Skoro miał się tutaj z nami spotkać. Oseranium? O, dobrze mówię? To jest bardzo jest nazwa taka. Ciężko ją dobrze zapamiętać, bo kojarzą się inne rzeczy. O nie. To ten od Marada. Wygląda na robotę z bojów Derwala. Może dlatego, że coś znalazł. Popatrz. Chyba narysował tę mapę własną krwią. Racja. To taka mapa, że musi gdzieś prowadzić. To pewnie Smolny Klif. Zaznaczył punkt na północy. Może tam jest Derwal. Moi ludzie czekają za miastem. Później się tam spotkamy. Pewnie, że się spotkamy. Ale zadziwiające. Ciekawe, ile w tych historiach jest prawdy. Myślę, że co nieco jest. Że są ludzie, którzy tak poważnie traktują swoje zadania i mają na tyle honoru, że nawet jeśli giną, to ostatnią informacją, jaką próbują przekazać, to ta dotycząca tego, czego się dowiedzieli. Dokąd to zmierzamy? Rzućmy okiem, czy to daleko? Uhu. Kawałek drogi. Piekielnie ciężko jest, jest tutaj poruszać się wierzchowcem. Co chwilę jakieś maszyny. O, Holender. Tamten to wielkie ptaszydło. Powinni być ci ludzie Derwala albo informacje na temat tego, gdzie jest Ersa. Więc większość czasu właśnie spędzam w tej pozycji. Nie czuję potrzeby walczenia w każdym obozie. Zapasów mi nie brakuje. Znaczy w każdej lokacji. Zapasów mi nie brakuje. Powiedziałbym nawet, że torby mam przeładowane, bo bardzo dużo polowałem wcześniej. Jeżeli mnie interesuje jakieś stworzenie, to takie, które ma konkretną część. Część, która może być mi potrzebna. Nie widzę tu żadnych ludzi. Tu ani nic. Cisza i spokój. Wydaje mi się, że to zadanie z Ersą powinniśmy już mieć w garści. No, król południka będzie nam niewątpliwie wdzięczny. Ale co to za obóz? Jest dobrze oznaczony, ale nie ma żadnych strażników. Chociaż pewnie łatwo go bronić, skoro tu jest takie jedno wąskie przejście. No, może nikt się nie przejmuje za bardzo. A może ja nie widzę. Tam jest niszczyciel. Spaczone maszyny. Maszyny. Chyba zostały skute. Derwal to majster. Pewnie na nich eksperymentuje, albo rozbiera je na części. Może dam radę trochę namieszać. Pójdę przodem. Czekajcie, aż zaczną walczyć. Dobra. Brzmi jak plan. A, to jest ekipa tego kapitana naszego. Bardzo podoba mi się to podejście moich sojuszników, że nie włażą mi w drogę, tylko czekają, aż ja podejmę jakieś kroki i wtedy, ewentualnie, jak się zacznie robić gorąco, to się wtrącają do zabawy. No moi mili, to nas czeka. Trochę podstępnych działań. Dobrze by było te maszyny zdominować i otworzyć im przejścia. Zobaczmy. Strażników trochę mamy, o kurde. To jest większy strażnik. Czy trudniej go zabić? Podejrzewam, że mógłbym to zrobić ciężkim łukiem, jak dobrze trafię w głowę. Niestety nie mam jak się dorwać do tego. Jako, że są związane,
to raczej nie będą stanowiły zagrożenia dla mnie. Chyba że narobią hałasu. Ja bym się z tobą, kolego, zaprzyjaźnił, ale... Nic z tego, co? Dobra, spróbujmy znaleźć jakieś przejście. Uhuhu. To wygląda ciekawie, ale... Czy to brzmi jak dobry pomysł? Powiedziałbym, że warto spróbować, co? Nie ma nic lepszego niż wejście do obozu z zupełnego zaskoczenia. Jaki mamy łuk ciężki, dobrze. To może więcej wysiłku kosztować. Kurde, to ptaszydło lata nade mną. Cały czas czuję jego cień. I Aloy nie mogłaby zaśpiewać, że widziała orła cień, bo to w żadnym razie nie jest orzeł. Będzie derwała. Zaraz zrobi się paskudnie. Rokus. Coś tu się nie udało. Dobra, tam mamy na górze, byśmy mieli niezłą pozycję strzelecką. Co jest? Kurde, weszli nasi? Narobili zamieszania, więc w zasadzie mogę sobie strzelać bez większych problemów, co? To będzie też. Się przewrócili, no trudno, żeby się nie przewrócili. Czy oni oszaleli, żeby walczyć z całym tym? Na pozycję! Jak tam sytuacja? Wygląda to, że opanowana. To musi gdzieś tu być, musi. Znajdźmy ją. Porządku, porządku. Mogłem pomyśleć o uwalnianiu tych maszyn, ale tak nie jestem do końca pewny, jak można by to było zrobić skutecznie. Te czujki są jakieś takie inne trochę. Z tym ogniwem? Nie, czy to nie jest czujka, to jest ten długonóg chyba. No dobra, mniejsza z tym. Najważniejsze, że tamci nie uwolnili. Mogę nawet dosyć blisko chodzić do tego szablu zęba całego i nie zwrócił na mnie uwagi. No, trochę zwrócił, ale... Derwal mówi, że masz gryźć piach! Się rozebrali maszyny i zrobili z nich... Damy sobie radę. Nie będą w stanie oddać.
tego we dwójkę strasznie. Oh shit. Tego się nie spodziewałem. Oż ty, gamoniu. Dwa ciosy, trzy ciosy. Kurde, kamienie porozstawił. Spróbujmy to inaczej. Niewielkie obrażenia, co? No teraz cię mam, kolego. Pewnie jest tam. Musimy wejść. To mnie ta maszyna zaskoczyła. Muszą używać ich do ochrony przed tym strasznym dźwiękiem. A. Ciekawe, w ogóle myślałem, że to są fragmenty, jeszcze sobie sprawdzę, tam jest ta broń, można by ją wyciągnąć. Myślałem, że oni używają tych elementów do upodobnienia się do maszyn. To znaczy, no maszyny muszą się jakoś komunikować, w sensie rozpoznawać. I nie sądzę, żeby to była kwestia wyglądu. To pewnie jest przesyłanie jakichś danych. No więc równie dobrze można by się jakoś... No dobra. Widać, że oserańskie zabudowania, nie? Co do diabła? Trzeba poszukać jakiegoś zamka czy coś. No tak. A, żeby mógł przejść. Trzeba czytać czasami. Ersa! Żyje. Erend? Derwal nic nie wie. Chciał mnie złamać. Powinienem być z tobą. Czemu mnie nie wzięłaś? Wiem, jestem pijakiem, ale... Nie, idioto. Derwal chciał zawrzeć pokój. Tak przynajmniej napisał. Nie wzięłam cię, bo przeczuwałam coś. Chciałam cię chronić. Byłam zbyt pewna siebie. No i wpadłam. Posłuchaj. Derwal planuje coś dużego w południku. Powiedział, że zmusi Awada, by patrzył, jak dym zasnuwa jego cenne słońce. Twój król cię potrzebuje. Dosyć już zabawy. Musisz teraz szybko dorosnąć. Dorosnę. Obiecuję. Trzymam za słowo, braciszku. Ersa. Nie, nie. Proszę. Nie zawiodę cię. Przyrzekam. Rand. Tak mi przykro. Musimy znaleźć Derwala. Ale południk to duże miasto.
Przeszukam jego rzeczy. Może to coś da.